tam dzięki uprzejmości firmy Amex mogę po raz kolejny pobawić się piórem firmy Graf von Faber-Castell. W katalogu ten model Guilloche jest nową pozycją, to kolor light grey, jasno szary, a więc coś nowego. Pudełku jest sprzedawany takim, jak to widać na zdjęciu. Oczywiście jest cała seria tych produktów z ołówkami, długopisami i piórem kulkowym. Z bliska prezentuje się tak. Bardzo ciekawy ten wzór w tej odmianie kolorystycznej. Co do skówki, to już nieraz mówiłem, że jest to jeden z moich faworytów skówkowych właśnie przez ten swój taki dziwny kształt ubijacza do fajek oraz tego ze względu na ów klips, który może jest duży, może jest dla innych nieładny, a mnie akurat się podoba, natomiast nie podoba mi się metalowa sekcja. No ja jakoś nie trawię metalowych sekcji, a tu ona jest. To oczywiście w tym modelu mamy stalówkę złotą, rozmiar F, jak tutaj można było zaobserwować. Z drugiej strony pióro kończy się też metalowym wykończeniem, takimi drobnymi nacięciami, a teraz możemy się przyjrzeć z bliska, jak wygląda faktura tego korpusu. Oczywiście pióra te zasilane są konwerterami i nabojami firmy Faber-Castell czy Graf von Faber-Castell, ale pasują także wszystkie tak zwane international cartridge, czyli europejskie, na rynku europejskim bez problemu dostępne. To pióro, jak pokazywałem już wcześniej, zamykane jest na zatrzask, skórka się nie zakręca, jest bardzo długie, no bardzo to może przesada, ale jest dość długie, by pisać nim bez założonej skówki. Można tą skówkę z tyłu założyć, ale wtedy proszę zobaczyć, jak wysoko jest środek ciężkości. Moim zdaniem może być to duże obciążenie przy pisaniu dłuższym. Natomiast przy teście tego tutaj, tej stalówki, widać, że jej grubość jakby tej F-ki jest zbliżona do M-ki pokazywanej powyżej. Można trochę tutaj docisnąć, stalówka się poddaje i daje więcej atramentu na papier. Przy lekkim dociskaniu można uzyskać cieńszą linię niż przy pisaniu takim, jakby to powiedzieć, tradycyjnym. Jeszcze próba odwróconą stalówką, bardzo ładnie zeszlifowana, zupełnie bez problemu, nie drapie, można i tak pisać. 13 cm pióro ma ze skówką założoną, natomiast bez skówki 12 cm i 7 mm, jak mówiłem, dość długie. Waży 31 gramów z ową skówką, natomiast po zdjęciu okazuje się, że to niecałe 18 gramów, zupełnie przyzwoita waga. W porównaniu z Duofoldem Centennialem widać, że ten model jest krótszy i cieńszy. Oczywiście można do niego dostać także, jak mówiłem, dodatkowe elementy. Tutaj jest ołówek. Niestety nie mam w tym wykończeniu kolorystycznym. Przez pokręcanie wysuwa się grafit. Natomiast z tej strony mamy gumkę i tam do środka wkłada się właśnie przez ten otwór kolejne grafity, gdyby się wykończyło zaopatrzenie w środku. Ołówek równie podoba mi się bardzo jak pióro. Może i nawet nie wiem, czy więcej. Trochę nawiązuje do starych ołówków flat topów z lat 20. i 30. Jak widać, tu w środku jest cały taki mechanizm podający ten grafit. Można wyjąć i uzupełniać oczywiście tędy ten grafit, gdyby go zabrakło. No, nie mogłem sobie odmówić przyjemności porozbierania tego wszystkiego. Tak jak widać tutaj, tam dwa grafity są w środku. Także jest to bardzo ciekawe uzupełnienie tego modelu, nie odbiegające klasą wykonaniu pióra wiecznego. Trzyma to wszystko ten
standard. Tu zobaczmy jeszcze na wykończeniu. Jest nazwa firmy dookoła wygrawerowana i jeszcze rzut oka na ten korpus. Gilosz trochę inny wzór i oczywiście inny kolor, ale równie ładnie to wszystko się prezentuje i przy pisaniu i kreśleniu tym ołówkiem jest to czysta przyjemność. Tutaj jest porównanie, którego nie mogłem sobie odmówić, to jest właśnie ten model Gilosz, a tu powyżej Classic, ołówek z kolekcji Classic, stojącej ciut wyżej, jakby powiedzieć, w hierarchii cenowej. Ma on drobne różnice, które chciałbym tu pokazać. Pierwsze to wykończenie tego elementu zamykającego od góry, tak zwanej skówki, gdzie widać, że jest trochę inny wzór, inna końcówka, klipsy te same. Po zdjęciu widać tylko także, że i pod spodem tutaj są jakieś dodatkowe pierścienie w Gilosz w tym modelu. Zobaczmy z drugiej strony. Tak naprawdę tutaj jest już niewielka różnica. Wyglądają identycznie. Nie wyglądają natomiast identycznie w środku. Ta część klasik, w klasiku środkowa część jest plastikowa. I tutaj widać, że końcówka wykręca się w całości, natomiast w klasiku jest jeszcze pierścień wykańczający korpus tego ołówka. No i wkład w klasiku ma metalowe wykończenia, a nie plastikowe jak w Giloszu. Takie drobne różnice pozwoliłem sobie wykazać. Na koniec jeszcze raz rzut oka na piękny model Gilosz. Dziękuję za uwagę.